Zerkam proszę Państwa na, na zegarek oczywiście, żeby, żeby panować nad czasem i mam nadzieję, że uda mi się zapanować. Przemijanie jako przetrwanie, twórczość Olgi Tokarczuk wobec zależności między pamięcią a zapomnieniem. Przywołanie tych kilku kategorii, które pojawiają się w tytule przemijanie, przetrwanie, pamięć, zapomnienie, zależność w jakimś sensie sytuuję moją opowieść również w kontekście zmiany, ruchu, pewnej dynamiki wpisanej zarówno w proces tworzenia, jak i w proces odbioru tego odbioru czytelniczego, ale i tego odbioru, który można by było nazwać odbiorem. Realnie funkcjonującego życia literackiego, bo też tutaj ten kontekst będzie dla mnie istotny. Paradoks przetrwania, który tkwi w przemijaniu i związany jest z koniecznością przypominania sobie, aby móc uznać świadomie, że się zapomniało, jest tutaj dla mnie też bardzo istotnym kontekstem. Nie wiemy, że zapomnieliśmy, dopóki nie przypomnimy sobie tego, dopóki ktoś nam nie powie, dopóki my sobie nie uświadomimy, że coś było i to coś na pewien czas w naszej pamięci zniknęło, w naszej pamięci nie funkcjonuje. Można by było więc powiedzieć, że pojawia się taka zależność, takie pytanie, czy zapomnienie i odejście w niepamięć może istnieć bez zakorzenienia w pamięci i trwałego związku z pamięcią, czyli zapomnienie, które samo w sobie jest niemożliwe do zafunkcjonowania. Jeśli nie, pojawi się ta relacja z pamięcią, ta relacja właśnie ze świadomością przemijania. I e, ostatecznie też ta relacja e, związana z interpretowaniem pewnego e, ruchu i przemian związanych z przetrwaniem różnego rodzaju e, odniesień. E, by możliwe było zapomnienie, musi zaistnieć praca e, pamięci, przypominania, odpominania, renegocjowania, przemijania. A dzieje się to właśnie wtedy, kiedy zapomnienie ulega symbolicznemu zmaterializowaniu za sprawą wiedzy i świadomości, czyli właśnie ta świadomość i wiedza, że coś było, a teraz tego nie ma, a teraz to nie funkcjonuje, a teraz to nie jest punktem odniesienia. Jest tutaj właśnie tym ważnym punktem odniesienia. I ten proces, który tutaj bardzo, oczywiście, no, z, z oczywistych powodów sygnalizuje dosyć powierzchownie, dotyczy, Olgi, dotyczy twórczości Olgi Tokarczuk, co najmniej na kilku poziomach. Po pierwsze na poziomie życia literackiego i recepcji krytyczno-literackiej. Po drugie. Na poziomie tego, co English nazywa ekonomią prestiżu, czyli właśnie na poziomie tej ekonomii prestiżu związanej z otrzymanymi nagrodami, i tutaj zwłaszcza tymi momentami zwrotnymi, będą nagrody Nike, zwłaszcza te nagrody Nike przyznane przez jurorów, nagroda Bookera, no i w sposób taki bezdyskusyjny, Nobel. Po trzecie, na poziomie rozwoju twórczości i wątków, do których autorka wraca, i po czwarte, takiego gatunkowego wymykania się, które można zauważyć właściwie od początku twórczości, od początku twórczości Olgi Tokarczuk, że pisarka próbuje wyjść poza pewną taką oczywistość definicyjnego przyporządkowania. Że gdzieś to jej wchodzenie w gatunek bardzo często jest graniem z tym gatunkiem, poszerzaniem granic gatunku, unieważnianiem tego gatunku, pisaniem tego gatunku na własnych zasadach. Ale też, też oczywiście w kontekście tego gatunkowego wymykania się na pewno istotnym odniesieniem będzie przywołana w mowie noblowskiej chęć, gotowość, pragnienie poszukiwania tego czwartego narratora, o którym Olga Tokarczuk mówiła. Jeśli miałabym tutaj zasygnalizować kwestie, które właśnie w kontekście tego przemijania, niejednoznaczności przetrwania i tej relacji między pamięcią a zapomnieniem rezonują w kontekście życia literackiego i recepcji krytyczno-literackiej, to na pewno byłaby to taka próba zrekonstruowania krytyczno-literackiej. Recepcji twórczości Olgi Tokarczuk, naznaczona z jednej strony obecnym postrzeganiem, a i faktem tego wielokrotnego wznawiania jej książek, co powoduje, że to jest za każdym razem nowa lektura dla nowych czytelników, tak można by było powiedzieć. Tutaj nawet w naszych wypowiedziach się pojawiło, pojawiły te jakby różne etapy towarzyszenia Oldze Tokarczuk, jeśli chodzi o wydawanie, wydawa jej, jej książki, które były wydawane. Jedni czytali od samego początku równolegle, inni część tytułów nadrabiali, a a zapewne najmłodsi, y, którzy na przykład czasami odkrywali Olgę Tokarczuk dopiero przy okazji właśnie tych dużych nagród, y, mają jeszcze inny tryb lektury, odkrywania dopiero teraz. I to odkrywanie dopiero teraz jest czytaniem w zupełnie innych realiach i to ma znaczenie. Um, um, to, co by gdzieś tutaj sygnalizowało właśnie e, tę kwestię bycia w ruchu i, i przemijania pewnych odczytań, a zarazem przetrwania ich w pamięci jakiejś bardziej zamkniętej grupy, tutaj no, przede wszystkim byliby to literaturoznawcy i krytycy, to chociażby kwestia tego, że w kontekście twórczości Olgi Tokarczuk bardzo mocno do pewnego momentu yy, wybrzmiewała kwestia traktowania tej literatury jako literatury popularnej, literatury rozrywkowej, literatury przyjemnej, yy, literatury, która nie była traktowana jako literatura artystyczna. Yy, to mniej więcej się zmieniło w okolicach yy, domu dziennego, yy, domu nocnego. To był taki moment zwrotny. W traktowaniu twórczości Olgi Tokarczyk przez krytyków, ale to jest też taki fenomen, który właściwie, może nie powiem, że się nie zdarza, bo na taką tezę bym się nie pokusiła, ale na pewno rzadko się zdarza, że mamy taki tryb odbioru: od właśnie traktowania twórczości jako literatury popularnej do Mówienia o tej twórczości jako twórczości godnej Nagrody Nobla, a następnie uhonorowanej Nagrodą Nobla. Pojawia się również kwestia literatury środka. Tutaj zwłaszcza. Krzysztof Uniłowski bardzo mocno gdzieś w kontekście recepcji twórczości Olgi Tokarczuk o tej literaturze środka mówił, ale też trzeba zaznaczyć, że sama Olga Tokarczuk akcentowała właśnie chęć. E, takiego pisania i mówienia z pozycji środka, e, gdzie z jednej strony będą te e, sensy e, możliwe do odczytania e, w różny sposób przez tego czytelnika, e, powiedzmy z większymi kompetencjami kulturowymi, e, a z drugiej strony, że to będzie właśnie ta przyjemna e, lektura e, lektura, która nie e, będzie stawiała pewnego. E, Oporu, który nie pozwoli na wejście w tekst, na przeżycie tego tekstu, na reagowanie emocjami. Ale też oczywiście w kontekście właśnie tych kategorii związanych z przemijaniem, przetrwaniem, pamiętaniem i zapomnieniem, należałoby na pewno wspomnieć o jeszcze jednym określeniu dosyć istotnym, które przecież ma swoje źródło między innymi w twórczości Olgi Tokarta. I w powieści E, czyli jedno z takich, no, najbardziej, bym powiedziała, yy, pogardliwych, chyba tak można by było użyć tego określenia, bo, bo w takim kontekście mniej więcej yy, to określenie przecież funkcjonowało a mianowicie literatura menstruacyjna. To między innymi w kontekście Olgi Tokarczuk mówiono o literaturze menstruacyjnej. Więc to też jest bardzo ciekawy kontekst w kontekście, właśnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, o czym tutaj mówię. Też na pewno w kontekście tego, tego procesu pomiędzy tym, co było, a tym, co jest i w kontekście właśnie mówienia o życiu literackim i recepcji krytyczno-literackiej ważnym punktem odniesienia będzie obecność Olgi Tokarczuk w wydawnictwie WAB i bycie właściwie jedną z czołowych autorek wydawnictwa WAB. Następnie odejście z wydawnictwa i założenie własnego wydawnictwa, wydawnictwa Ruta. I następnie powrót do dużego wydawnictwa, do wydawnictwa literackiego, w którym autorka wydaje do tej pory. To jest też ważna opowieść, te właśnie przejścia, o których wspomniałam, dotycząca tego, jak funkcjonuje nasze życie literackie, nasze życie wydawnicze. Że nawet Oldze Tokarczuk nie udało się utrzymać tego wydawnictwa. Bo przypominam Państwu, że oczywiście to nie było wydawanie tylko własnych książek, ale też książek innych autorów. Więc mamy tutaj do czynienia z takim procesem między przemijaniem rozpoznań, obecnością w przestrzeni środowiskowej i taką warstwowością odczytań, która wydaje mi się znacząca. W kontekście e, ekonomii prestiżu, e, czyli tego, e, tej drugiej przestrzeni, o której wspomniałam, e, na pewno e, jest tutaj wyraźny związek z tym, co można by było nazwać, e, zwłaszcza w kontekście recepcji twórczości Olgi Tokarczuk, e, ze zwrotem jakościowym bo tak można było powiedzieć, że w ocenach krytyków właśnie ten zwrot jakościowy się dokonał. On się dokonał na pewno, tak jak mówiłam, w kontekście domu dziennego, domu nocnego, to akcentowano, ale na pewno też taki zwrot można by było wyróżnić w kontekście biegunów. I na pewno też taki zwrot można by było wyróżnić w kontekście ksiąg jakubowych, które choć wykazują wiele związków z tym, co Olga Tokarczuk z tym o czym Olga Tokarczuk pisała wcześniej. to jednak jeśli chodzi o formę i o treść, jest to faktycznie zupełnie inna nowa jakość tu wspominałam o tych nagrodach i oczywiście to będzie Booker, to będzie Nobel, ale to będzie też dwukrotnie nagroda Nike przyznana przez jurorów i pięciokrotnie przyznana nagroda Nike przez czytelników. A więc można by było też powiedzieć, że tutaj ten głos czytelników był bardzo mocno słyszalny i gdzieś Właściwie można było też stwierdzić, że to jest oczywiste, że jeśli pojawia się książka Olgi Tokarczuk, to czytelnicy tę książkę wybiorą. Takie książki też bywają i, i tutaj faktycznie w kontekście Olgi Tokarczuk ta ogromna sympatia czytelników jest bardzo mocno widoczna i towarzyszy jej właściwie prawie, prawie od początku. Można by było więc stwierdzić, że czytelnicy konsekwentnie przypominali publicznie o swoich oczekiwaniach w kontekście nagrody, dokonując pewnego takiego zwrotu odbioru opartego na wymazaniu tych wątpliwości, które gdzieś się pojawiały coraz ciszej. W właśnie rozpoznaniach literaturoznawców i krytyków literackich. Nobel, oczywiście, jest w tym wypadku ukoronowaniem kariery, co brzmi absurdalnie w kontekście tego, że mamy do czynienia z autorką czynną, aktywną, e, piszącą i jeszcze zapewne e, możemy się spodziewać wielu utworów i na pewno aktywności twórczej e, no, nie wiem, spokojnie powiedzmy przez e, 30 lat na przykład, tak? E, to, nie jest, to nie jest Doris Lessing, prawda? To nie jest ten etap otrzymania e, nagrody Nike. E, e, I to jest bardzo istotne, bo e, uhonorowanie w tym momencie może mieć y, też taki efekt y, mm, takiego trochę sparaliżowania, y, takiego trochę y, umocowania w konkretnym miejscu, na konkretnej pozycji, y, z, z czego bardzo trudno y, jest się y, wyzwolić. I to, że gdzieś mamy teraz te książki, które, które, które się pojawiają po, one zawsze są po i zawsze mamy ten akcent po noblu, i, i zawsze są te oczekiwania, które w pewnym sensie są oczekiwaniami nie zawsze z. Rozpoznaniami, nie zawsze z żywymi rozpoznaniami. E, można by było powiedzieć, że przetrwanie w tym wypadku e, to jest takie pytanie: czy, możliwe jest, e, czy możliwy jest pozytywnie pojmowany spór po Noblu? E, a mówiąc inaczej, czy Nobel niechcący bo przecież e, tego statusu nie można zmienić, nie można unieważnić i nie ma powodu, żeby unieważniać ten status nie fałszuje na starcie odbioru, yy, nie fałszuje też na starcie przekazu i czy nie zrywa, nie przerywa pewnego porozumienia komunikacyjnego między autorką a yy, odbiorcą, zarówno tym odbiorcą profesjonalnym. Y, który w pewnym sensie czasami miewa zasznurowane usta, jak i tym y, odbiorcą, y, amatorem. Słowa amator nie używam tutaj w znaczeniu pejoratywnym. Chodzi mi o osobę, która nie zajmuje się zawodowo literaturą, y, która to osoba y, też uważa, że skoro to jest y, y, proza nobliski, ona musi mi się podobać. Y, więc to jest też bardzo ciekawy y, kontekst Nagrody Nobla. Y, czy istnieje krytyka po Noblu? Czy można się spierać po Noblu? Tutaj też na pewno pojawia się ten kontekst, pewnego patosu związanego z Noblem, bo Państwo zapewne zauważyli, że w mediach społecznościowych ta kategoria czułości, którą tutaj przywołujemy, bardzo często zyskała, zyskuje taki memiczny charakter i gdzieś pojawia się też w kontekście takiego używania marketingowego przez wydawnictwa. Czyli to określenie czuły bywa przejęte po to, żeby coś sprzedać co niewiele ma wspólnego z Olgą Tokarczuk. I jeszcze tylko powiem kilka, kilka zdań, jeśli pani profesor pozwoli, odnośnie tego punktu czwartego, czyli tego gatunkowego wymykania się, gdzie oczywiście możemy mówić o baśni, możemy mówić o micie, możemy mówić o kryminale, horrorze teraz w kontekście tej najnowszej książki. To wszystko jest oczywiście przepisywanie tych gatunków na własnych zasadach. O prozie podróżnej, prozie seizującej, tak naprawdę gdzieś pojawia się ten bardzo mocno realizowany w całej właściwie twórczości Ligi Tokarczuk motyw gatunków zmąconych, jeśli tutaj byśmy Gerca przywołali. Oczywiście można by było też tutaj motywami porządkować tę twórczość, ale coś, co jest tutaj chyba bardzo istotne, to też to, że czasami właśnie to czytanie. W innym momencie też może powodować, jakby, reinterpretowanie tej twórczości. Bo przykładowo, postawa Janiny Duszejko, jeszcze kilka lat temu, niekoniecznie byłaby odczytana tak samo jak dzisiaj. To znaczy, kilka lat temu może byłaby za bardzo radykalna, dzisiaj. Bardziej byśmy byli skłonni widzieć w niej oczywistą reakcję na to wszechobecne zło w stosunku do przyrody do zwierząt, które, które się dzieje. I jeszcze tylko dwa, dwa zdania. To przemijanie związane ze sposobami odczytania, z eksponowaniem określonych wątków, powiązane jest też z przetrwaniem, objawiającym się warstwowością i kontekstowością odczytaną. Czyli empuzjon na przykład będzie czytany w zderzeniu z, gorzko, z gorzko, gorzko, gorzko Bator, będzie też czytany w kontekście mody na to miejsce, czyli na Sokołowsko, tej mody, która istnieje przecież od e, dobrych kilku e, lat e, i będzie też e, związane e, z taką e, kulturą literacką w sensie turystycznym, tak? Spacery literackie po e, Sokołowsku na przykład. E, I podsumowując, dzieło nie jest więc nigdy statyczne, nigdy też nie jest tylko tym, czym autor chciałby, żeby było i to bycie pod wpływem ruchu i zmiany, przemijania i przetrwania pamięci i zapomnienia, Olga Tokarczuk zdaje się od początku doskonale wyczuwać, wykorzystywać na własnych zasadach, ale co jest tutaj kluczowe, być gotową również na twórczy dialog, ym, gdzie y, to ona jest tylko, a może aż czytelniczką, czyli że mamy do czynienia z, tą taką, z tym takim pozwoleniem sobie na to, żeby wyjść z pozycji autora na pozycję właśnie y, czytelniczki. To jest też chyba bardzo ważna y, perspektywa. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo za referat, który pokazywał pamiętanie, przemijanie w kulturze skłonnej do zapominania i jak w tym sytuuje się Olga Tokarczuk. Przed nami wystąpienie pani dr Renaty Ingbrandt z Uniwersytetu Sztokholmskiego, zatytułowane Poetyka świadomości ekologicznej w twórczości Olgi Tokarczuk. Czuły narrator i nowe spojrzenie na etykę literatury. Bardzo proszę. Halo? Chciałam się przedstawić, znaczy już Pani mnie przedstawiła, ja chciałam podziękować za zaproszenie na tę ważną konferencję w tak ważnym dniu. Czuję się bardzo zaszczycona jako właściwie Slawistka, czuję się czasami trochę osamotniona z literaturą polską w Szwecji. Więc zacznę od kontekstu szwedzkiego, bo to właśnie tam pojawiły się te przemyślenia w Szwecji. No i też w dyskusjach ze studentami, którzy czytają tokarczuk po szwedzku, więc nie wszystko do końca dla nich jest zrozumiałe. Więc także moja perspektywa jest poprzez jakby te trudne do przetłumaczenia. Wejście poprzez trudne do przetłumaczenia kwestie związane na przykład z czułym narratorem. No ale zacznę może od początku. Dla przypomnienia, minęły już prawie trzy lata od momentu, kiedy Tokarczuk przybyła do Sztokholmu, aby odebrać nagrodę literacką za rok 2018. Już wszyscy prawie zapomnieli, o że był także Pieter Handtke. W tym samym roku, znaczy za rok 2019 otrzymał nagrodę. Było więc dwóch, dwoje noblistów w tym samym czasie. Sukces aktorki w Szwecji był wynikiem wieloletniej promocji przez szwedzkiego wydawcę, a także wiązał się z jej regularnymi wizytami w Szwecji. Jej udziałem w różnych festiwalach literackich oraz imprezach kulturalnych. Niewątpliwie jest to, niewątpliwe jest to, że bez wysiłków tego wydawcy Michaela Nidola, bo to w jego jednoosobowym wydawnictwie ukazywały się przez 20 lat książki Tokarczuk, a także tłumacza Jana Henryka Sfana, który dokonał przykładów sześciu jej książek. Autorce niełatwo byłoby zdobyć tą najbardziej chyba prestiżową nagrodę literacką. Przez goła 20 lat od debiuta autorki na targach książki w Göteborgu w 2003 roku, aż do momentu, kiedy tuż przed ogłoszeniem nagrody Nobla, prawa na publikację książek przejęło jedno z największych wydawnictw szwedzkich, Albert Bonnier, Ci dwaj wytrwale tłumaczyli i skutecznie promowali jej twórczość w Szwecji. Szwedzkie tłumaczenie ksiąg Jakubowych ukazało się jako pierwsze z tłumaczeń obcojęzycznych już w 2015 roku. Tłumaczenie Jana Henryka Sfona zostało dobrze przyjęte i nagrodzone. Tu może jeszcze pokażę tytuł po szwedzku. Um, a y, tak, było dobrze przyjęte i nagrodzone, bo też nie lada było to przedsięwzięcie, bo tłumacz przetłumaczył tą 900-stronicową księgę w ciągu 10 miesięcy. Najważniejszą częścią sukcesu było to, że tłumaczowi udało się przełożyć polski idiom autorski na szwedzki w sposób, który przemawia do szwedzkiego czytelnika to jak ten tekst się sprawdza później w analizach, to już jest inna sprawa, to znaczy w analizach literackich, które przeprowadzamy na uniwersytecie. Nagroda Nobla to oczywiście ważny czynnik wzrostu popularności każdego autora w Szwecji oraz za granicą. Podobnie było w przypadku Tokarszczuk. Według badania szwedzkiego funduszu literackiego, nie wiem czy tutaj jest widoczne są te liczby, Liczba czy frekwencja wypożyczeń książek to autorstwa laureatów Nobla, tutaj mamy, tak? W przypadku Tokarczuk wzrosła ta liczba wypożyczeń dziesięciokrotnie z 2018 roku do 2020 roku, gwarantując jej drugie miejsce na liście popularnych noblistów tuż za Selmą Logelow i tuż przed Johnem Steinbeckiem oraz Kazuo Ishiguro. Według statystyk biblioteki w Göteborgu na liście najczęściej wypożyczanych książek znalazły się dwie powieści. Bieguni na osiemnastym miejscu oraz Prowadź swój pług przez kościół umarłych na sześćdziesiątym miejscu. To oczywiście pewnie uległo zmianie teraz i warto też dodać, że to książki anglojęzyczne, które cieszą się największą popularnością wśród czytelników szwedzkich. Także tym autorom zagranicznym bardzo trudno jest się przebić, i to najczęściej bardzo małe wydawnictwa szwedzkie wydają przyszłych laureatów Nobla. To w ciągu ostatnich ośmiu lat to jest już nawet stało się regułą, że tak jest. I później te małe wydawnictwa i ich prawa autorskie są do danego pisarza wykupywane przez duże wydawnictwa, tak jak na przykład Albert Bonierz. No, to był ten kontekst szwedzki. Ja nie zamierzam dalej w tym kierunku iść, jakiś analiz rynku literackiego przeprowadzać. Chciałam tylko przedstawić kilka refleksji na temat pojęcia czułego narratora, który jest pojęciem kluczowym i może być traktowany jako metafora postawy etycznej Tokarczuk wobec literatury. Zacznę od tego cytatu. Marzy mi się język, który potrafi wyrazić najbardziej niejasną intuicję. Marzy mi się metafora, która przekracza kulturowe różnice i w końcu gatunek, który stanie się pojemny i transgresyjny, a jednocześnie ukochają go czytelnicy. Wszystko wskazuje na to, że w świecie anglojęzycznym pojęcie czułego narratora przyjęło się dobrze. Zostało bowiem uznane Emerging Europe's Artistic Achievement za rok 2020. Inaczej jest jednak z tłumaczeniem na szwedzki i niemiecki. W tym wypadku niezbędne jest wytłumaczenie tego pojęcia czytelnikom na poziomie leksykalnym i semantycznym. Po raz pierwszy Tokarczuk zaprezentowała Czułego Narratora, jak wiemy, w noblowskim wykładzie, 7 grudnia 2019 roku. Wykład czytany był przez noblistkę po polsku, natomiast publiczność otrzymała dostęp do jego przekładu w różnych językach. Już wtedy na miejscu okazało się, że tłumaczenie Czuły Narrator staje się różnoznaczne. Szwedzki tytuł brzmiał, oto może. Szensling Beretare, czyli wrażliwy narrator, rosyjski ciutki raz kaszik. Angielskie tłumaczenie ukazało się w dwóch wersjach: sensitive narrator oraz tender narrator. Natomiast niemiecki tytuł wykładu brzmiał Der się Erzähler. W prasie zagranicznej, która komentowała przemówienie, znaleźć można było jeszcze kilka innych wariantów. Niemieckie słowo cetliś można porównać do angielskiego tender, który ma jednak zupełnie inne znaczenie niż sensitive i sensitivity po szwedzku senslihet. Tak, sensitivity, jest odpowiada niemieckiemu empfindsamkeit i polskiemu słowu wrażliwość. I odnosi się raczej do wrażliwości w odbieraniu świata zewnętrznego, na przykład za pomocą zmysłów. Podczas gdy, zarówno w słowie cetliś, jak i czułość zawarte jest coś bardziej osobistego, intymnego, mianowicie nasz stosunek do otaczającego nas świata i ludzi, co odpowiada szwedzkiemu olm Nie wiem, czy już, o, tak, może już wszystko. <grym> W ostatecznej wersji niemieckiej tłumaczenie brzmiało Der Liebe Erzähler, a angielskie, tender narrator. Szwedzki tytuł pozostał jednak bez zmian i w tym przekładzie oznacza mniej więcej wrażliwy narrator, które to sformułowanie nie do końca chyba odpowiada intencji autorki. Im bardziej autorka podkreśla rolę narratora w interpretacji rzeczywistości, ocenie zjawisk we współczesnym świecie, a także jego wpływ. Na postawy oraz wybory życiowe czytelnika. Na przykład, tym bardziej staje się ważne zrozumienie oryginalnego znaczenia tego pojęcia, co również, na co również zwracają uwagę polskie badaczki Zofia Bilut Homplewicz i Maria Kraut w swoim artykule Das Konzept, Liebe wolle Erzähler i Olga Torczuk for Lesung. To są panie chyba z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tak, ja byłam zaskoczona, że znalazłam ich artykuł, jak już sama napisałam na ten temat. Całkiem podobne refleksje mają i przemyślenia. Niniejszy referat jest próbą odczytania metaforycznego narratora w kontekście jej ekologicznej wizji, czyli wizji przeciwstawnej dyskursom antropocentrycznym na podstawie dwóch tekstów wykładu nobleskiego oraz powieści Prowadź swój pług przez kościół marłych. Czułego narratora, nobliska przedstawia jako punkt perspektywę, z której widzi się wszystko, i jako ostateczny. Teraz może ja powinnam, tak, Jako ostateczny uznaje się fakt wzajemnego powiązania rzeczy istniejących w całość. Punkt widzenia oparty na czułości, jest według Tokarczuk sztuką uosabiania, współczuwania, więc nieustannego odnajdowania podobieństw. Czułość wiąże się zatem z wglądem i empatią dwoma sposobami doświadczania świata, które autorka rewaluuje jako nowe narzędzia poznawcze, bardziej ludzkie mechanizmy zdobywania wiedzy o świecie, jak to opisuje w swoim wcześniejszym eseju Maski zwierząt z 2008 roku. Myślę, że ten proekologiczny sposób myślenia pojawia się w prozie Tokarczuk w wyjątkowy i zawiły sposób i mógł być inspirowany zasadami tak zwanej głębokiej ekologii. Skupmy się w takim razie na chwilę na wykładzie nomplowskim, w którym Tokarczuk wyraziła wiarę w moc literatury w świecie ogarniętym kryzysem politycznym i klimatycznym. Według niej ludzie nie mają już szacunku do, dla przyrody, utracili zdolność postrzegania świata jako żywej całości. Aby przezwyciężyć globalny kryzys, Tokarczuk antycypuje przyszłość, w której myślenie ekologiczne stanie, się, ekologiczne stanie się niezbędną postawą do całkowitej rekonfiguracji zachodniej epistemologii. Autorka podkreśla czułość jako sposób postrzegania świata jako żywego, żyjącego, powiązanego ze sobą, współpracującego, w którym wszystkie części są od siebie zależne i wskazuje, że literatura jest właśnie zbudowana na czułości wobec każdego odmiennego od nas bytu według nobliski to właśnie czułość, głęboka emocjonalna troska o drugą istotę pozwala narratorowi dawać życie i głos wszystkiemu do czego się odnosi, w tym temu najmniej znaczącemu, sprawia, że imbryk zaczyna mówić. Jednocześnie autorka krytycznie odnosi się do współczesnego społeczeństwa i jego egocentrycznych narracji pierwszoosobowych. Uważano, że internet zapewniający powszechny dostęp do wszelkiej Wiedzy nie tylko przyniesie ludziom szczęście dobrody, do, i dobrobyt, ale także stworzy równe i sprawiedliwe społeczeństwo. Zamiast tego cierpimy z, izola, z powodu izolacji, fragmentacji, kakofonii, dźwięków, dezinformacji, fake newsów. Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. To chyba najczęściej cytowany fragment z tego um, wykładu. Narracja pierwszoosobowa, która dominuje w powieści naszych czasów, pogłębia tylko tę fragmentację, uważa Tokarczuk. I stawia pytanie, które tutaj zacytowałam, czy możliwa jest taka opowieść, która wyszłaby poza niekomunikatywne więzienie własnego ja. I tak dalej. W odpowiedzi na pytanie, jako możliwe rozwiązanie, nobliska widzi tajemniczego czułego narratora czwartoosobowego, który nie sprowadza się tylko do jakiegoś konstruktu gramatycznego. Y tak? Nie sprowadza się tylko do konstruktu gramatycznego, ale potrafi zawrzeć w sobie zarówno perspektywę każdej z postaci, jak i umiejętność wykraczania poza horyzont każdej z nich, który widzi więcej i szerzej, który jest w stanie zignorować czas. Pojęcie czuły narrator nie jest trudne do zrozumienia. Zrozumieć też można jej wizję nowej uniwersalnej narracji, która uświadamia czytelnikowi prawdę poprzez holistyczne spojrzenie na świat z nowej ekscentrycznej perspektywy. Czy jednak wszechwiedzący narrator w czwartej osobie jest w ogóle możliwy? Odpowiedział na to pozornie zawiłe pytanie, które Tokarczuk stawia słuchaczom w swoim noblowskim wykładzie, a mianowicie kto w Biblii opowiada historię stworzenia i kto opowiada o tym, co robi Bóg i co o czym myśli, jest to, że wszystkie teksty w tym mity, pisma, święte baśnie i legendy, zarówno w formie pisanej, jak i przekazywane ustnie, zostały stworzone przez, na, przez nas, ludzi. Autorka uważa, że w, w dzisiejszych czasach pojęcie realizm powinno zostać przedefiniowane, podkreśla znaczenie fragmentów i mitów w literaturze, choć w dzisiejszym świecie przydałaby się opowieść bardziej niejednoznaczna i skomplikowana. Okej, okay. w takim razie yy, 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 trochę się rozgadałam na, tego, na temat tego kontekstu szwedzkiego. Yy, yy, w swoim noblowskim wystąpieniu Tokarczuk przedstawiła zatem pogląd, że literatura i pytania o etykę, etykę literatury są niezbędne, ponieważ wyobraźnia kształtuje wszystko, co robimy, a sposób, w jaki opowiadamy historię wpływa na to, jak postrzegamy siebie nawzajem, zwierzęta, planetę, a także jak opisujemy wszelkiego rodzaju kryzysy, czy to kryzys klimatyczny, czy polityczny, czy pandemia. Nawet rodzaje opowieści z czwartoosobowym narratorem, nowe rodzaje opowieści z czwartoosobowym narratorem znajdują się być może jeszcze w stadium wyobraźni, ale w powieściach Tokarczuk pojawili się już pojedynczy narratorzy, którzy... Po części spełniają kryteria czwartoosobowego narratora. Jedną z takich postaci jest na przykład nieumarła Jenta w księgach Jakubowych, której duch opuszcza ciało, unosi się nad światem i widzi wszystko jednocześnie, niezależnie od czasu. Oczami Jenty czytelnik widzi karawanę wielbłądów w drodze do Bukaresztu, Jakuba Franka jako dziecko, gwałt na jego matce, chrzest frankistów we Lwowie itd. Tak i, tak I wreszcie jej własne ciało w jaskini. Zamieniające się w kryształ. Wcześniejsza powieść, dom dzienny, dom nocny, rozpoczyna się od snu bohaterki o tym, że jest czystym patrzeniem, czystą refleksją, że nie ma ciała ani imienia, brak jej myśli, wartości, uczuć, że porusza się swobodnie w czasie, obserwuje i rejestruje wszystko w najdrobniejszym szczególe. Jeszcze innym narratorem, który przypomina narratora czwartoosobowego jest narrator prawieku innych czasów, opisujący mityczny świat wioski prawie z perspektywy jej mieszkańców, w tym psalalki, drzew i przedmiotów oraz czterech aniołów strzegących granic wsi. W twórczości Tokarczuk jak i innych pisarzy. Łatwiej natomiast natknąć się na narratora ekscentrycznego, który postrzega świat z ekscentrycznej perspektywy. I tutaj mamy oczywiście Duszejko, której nie muszę przedstawiać ani opisywać. Postać Duszejko, jeśli nie jest po części oparta, to na pewno zainspirowana. Postacią Elizabeth Costello z Żywotów Zwierząt Jamie Cotziego. Mhm. Obie protagonist, protagonistki uważają się za świadków tej samej zbrodni i podobnie rozumują, pragnąc skłonić innych ludzi do uświadomienia sobie trwającego na zwierzętach mordu. Istnieje jednak znacząca różnica między Duszejko i Costello. W Weseju Cotziego w imieniu Costello zadane jest pytanie, co możesz zrobić, gdy dostrzegasz coś złego coś, co, czego nikt inny nie widzi. Odpowiedź brzmi, mów o tym, opowiadaj, działaj. Właśnie to robi Costello w swoich fikcyjnych wykładach, a to Karczuk i kocy w swoich utworach. Ale Duszejko, cóż ona ma zrobić? Powieść łączy w sobie elementy kryminału, jak wiemy, podobnie jak Miss Marple, Duszejko angażuje się w śledztwo w sprawie morderstw, w, którym, w których wszystkie ofiary były myśliwymi, Um, Duszejko przedstawia właśnie spojrzenie na, swój, na wszechświat jako spójną całość, w której zwierzęta powinny mieć takie samo prawo do godnego życia i śmierci jak ludzie. Obecność poezji Blake'a stanowi dodatkowy wymiar wizji świata Duszejko jako ziemi-urlo rządzonej bezdusznym prawem, pozbawionym empatii i współczucia. Utożsamia się z krzywdą zwierząt, angażuje się w ich prawa całkiem bezinteresownie. Tak nam się przynajmniej wydaje na początku. Przewrotność tej powieści polega bowiem na tym, że wciąga czytelnika w specyficzny świat, duszejko, a następnie konfrontuje nas z jego ciemną stroną. Mhm. Och, to jeszcze mi tyle zostało. No, Zbliżamy się do końca, <gry> mamy czas wyliczony. No, um, oczywiście ta powieść była interpro, interpretowana um, z, y, przez recenzentów, przez. Teraz bardzo popularna stała się w, w krajach skandynawskich, gdzie powstały arty, nowe artykuły no właśnie na temat y, afektów tego buntu ekofeministycznego. I, I gniewu, motywów gniewu, więc o tym już nie, nie będę wspominać. Zresztą pani Trzeciak has też o tym pisała, i jest często cytowana w Skandynawii. Ym, Czy literatura może zmienić świat? O odpowiedź Tokarczuk brzmi oczywiście tak. Ta kwestia związku etyki z estetyką była oczywiście podejmowana i dyskutowana przez wielu. Natomiast to z, to Karczuk, z wypowiedzi Dokarczuk wynika, że literatura może wywierać wpływ na zmianę postaw etycznych, na przykład poprzez strategie narracyjne, co jest coś nowego i ciekawego. I może tym zakończę, żeby już nie przeszło. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję. Przed nami kolejny referat pani profesor doktor habilitowanej Doroty Walczak-Delanois z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, Empatia nieliteracka, opowiadania Olgi Tokarczuk przeciw agresji. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie. Czuję się onieśmielona w tak szacownym gronie znawców twórczości Olgi Tokarczuk. Ja znawczynią nie jestem, ale być może moje intuicje pozwolą mi i trochę moją pewną taką niesubordynację. Nie będzie usprawiedliwień. Chciałam też podziękować moim przedmówczyniom porannej części, ponieważ pojawiły się tam bardzo dla mnie nośne kwestie osobności, pojedynczości oraz umiędzynarodowienia takiego szerokiego spojrzenia, a także... Takiego rodzaju uważności, skupienia na tym, co jest niewidoczne, a co, co jest wielkie w, w gruncie rzeczy. I dziękuję za przywołanie Rikera, do którego też się odwołam. I powiem jeszcze tylko, że tytuł jest odrobinę mylący, ponieważ będzie jednak trochę o liderczości. Um, obraz, którego nie będę już definiować, przywołuje w różnych znaczeniach i skupiam się przede wszystkim na tomie, właściwie w jednym opowiadaniu z szafy i na grze, na wielu bębenkach. To jest rok 2001. Wtedy Olga Tokarczuk jest gościem moim i moich studentów w małej salce 30-osobowej. Złamałam wtedy wszystkie przepisy przeciwpożarowe, wstawiając maksymalnie wielką liczbę świec na wejście. Pierwsza część nosi tytuł Przemierzanie słów. Empatia z greckiego empatia jest dziś definiowana w najprostszym trybie definicji językowej jako zdolność uczuciowego utożsamiania się z inną osobą. Przypisywanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś żywił, będąc w sytuacji tej osoby. Staje się ona przedmiotem badań filozofii w połowie XVIII wieku, kiedy to absolwent i profesor Oksfordu, Adam Smith, obserwując modernizujące się społeczeństwo, ale mając też w pamięci własną samotność i doświadczenie społecznego odrzucenia, pisze prace poświęcone w dużej części empatii. Są to, tutaj Państwo widzą, nie będę cytować, następujące tytuły. W ten sposób zaoszczędza na czasie. Stają się one podstawą oświeceniowej refleksji, oświeceniowej i oświeconej na temat nowego współczującego społeczeństwa, które, jako takie we wzajemnej pozytywnej relacji, staje się bogatsze, spójniejsze, bardziej efektywne w pracy społecznej, w wytwarzaniu dóbr materialnych i, i także w, takim, w takiej motywacji do kreatywnego tworzenia. Jednak zdecydowany wzrost zainteresowania zagadnieniem empatii wiąże się z ostatnim dziesięcioleciem, właściwie z ostatnimi dwoma dziesiątkami lat. Pomijam cytowanie i tutaj Państwu podaję tytuły na slajdzie. Przejdę tylko od razu do ostatniego opracowania, które pokazuje wielką różnorodność w podejściu do rozumienia i definicji empatii. I zmierza do konsensusu, który proponuje wspólne rozpoznanie dla neurobiologów, psychologów, socjologów i filozofów. Jest nim konstatacja, że w empatii empatyzujący, współczujący, po pierwsze rozumie, po drugie odczuwa, po trzecie dzieli świat drugiej osoby z wyraźnym rozróżnieniem na siebie, na osobne ja najpierw i przede wszystkim. I tutaj y, przejdę do części y, związanej z uczuciem. Ono jest dla mnie tutaj najbardziej nośne, rozumiane także empirycznie jako zmysłowość. W tym kontekście trafne wydaje się więc spostrzeżenie nowojorskiej socjolożki Arli Russell-Hochschild, która zdaje się zauważać pełną złożoność kwestii określenia empatii i jej dookreśleń. Cytuję: Nazwać uczucie to nazwać nasz sposób widzenia czegoś, nadać etykietkę naszej percepcji. Odpowiednio ubogie w nazwy są uczucia, które wiążą się z empatią. Możemy skupić się nie tylko na własnej sytuacji, ale także na sytuacji innej osoby, której, y, która może się zmieniać w sposób podobny do naszej sytuacji. Możemy odczuwać empatyczny smutek, empatyczną frustrację, empatyczny gniew, empatyczną urazę, empatyczny strach, empatyczne poczucie winy, empatyczną udrękę i tak dalej. Co dziwne, nie ma osobnych terminów dla tych potencjalnie możliwych do nazywania uczuć. W takim wymiarze empatia jest narzędziem zarówno zrozumienia, jak i nazywania świata, jego oswajania i komunikowania się z innym, jest rodzajem busoli pomagającej mierzyć się z nieznanym i niepięknym, i zarazem wentylem bezpieczeństwa. Polscy badacze literatury również konsekwentnie przyglądają się empatii, i tutaj nie sposób nie przywołać nieocenionych prac profesor Anny Łebkowskiej. Pomijam cytowanie i przechodzę także do, do opowiadań. Podam, może tylko przypomnę, że w zeszłym roku w Tybie zdalnym miała też miejsce konferencja poświęcona empatii, gościnności i solidarności w literaturze polskiej, która także stworzyła bogatą polską i międzynarodową bibliografię. Ym, tak, i y, właśnie ten wzrost zainteresowania y, empatią w literoznawstwie w ostatnich dwóch dziesięcioleciach powinien nas cieszyć, bo y, literatura przekłada się, jak wiemy, na życie, y, także w opowieści magicznej, w czasie stwarzania, który jest także czasem opowiadania, by przywołać Pola Rikera: czas i opowieść. Ja chciałabym dzisiaj przyjrzeć się tej empatii na wybranych przykładach opowiadań i skrzyżować porządki lektury. Tutaj mam dość olbrzymi rozdział na temat badaczy i odczytań, właśnie opowiadań. Być może przywołam tylko z olbrzymiego grona tutaj cytowanego dwie tylko. Dwie tylko referencje, mianowicie Wojciecha Bausa, który pisze o granicach i strzemieńskim, i Wojciecha Liganza, który co prawda w powieści, ale przywołuje lustro. I druga część, ergo sum, ergo sentio. Zacznę od cytatu który przywołała wcześniej Anna Łebkowska. To cytat, to karczuk z lalki i perły. Pierwszy, właściwie dwa cytaty. Istnieje jednak słowo większe, potężniejsze, czy może bardziej fundament, fun, fundamentalne. przepraszam. Zawiera w sobie miłość, nie umniejszając jej. Chodzi o współczucie, lecz nie o to zredukowane na zachodzie do stosunku człowieka szczęśliwego do mniej szczęśliwego. Lecz bliższe znaczeniowo w współodczuwaniu, w współbyciu relacji tak bliskiej, że zacierającej granice między ja i nie ja. Takie współczucie nie jest czymś mniej intensywnym niż miłość. To autentyczne i głębokie odczuwanie własnego bólu i rozpoznanie bólu u innych". Drugi cytat, także z Lalki i Perły. Jedną z ważniejszych cech człowieka próżnego byłaby niezdolność do empatii, do współczucia. Współczucie bierze się z, pewnie z rzadkiej umiejętności postrzegania innych jako siebie, Albo odwrotnie, takiego postrzegania innych, jakby się było inną, drugą osobą. Współczucie, czyli współodczuwanie, emocjonalna identyfikacja. Koniec cytatu. Interesuje mnie tutaj, jak zatem owo współczucie organizuje się w tekście. Na warsztat biorę słowa, ale także przywoływane przy ich pomocy do życia obrazy. W kluczowych zależnościach dla mej tezy, która mówi... Że w opowiadaniach, historiach Olgi Tokarczuk zachodzi bezpośrednia relacja między odczuwaniem kulturowo i historycznie utrwalonym obrazem tutaj dla mnie najważniejszy będzie, powracam do pierwszej kategorii, empiryczny zmysł wzroku a dobrem wspólnym ludzkości, możliwą, możliwością ocalenia, choćby części człowieczeństwa w jego najlepszym, empatycznym wymiarze jako antidotum na agresję i zło. Posłużę się przykładem z opowiadania Numery, które jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym opowiadaniem opublikowanym pod nazwiskiem Olgi Tokarczuk. Wytłuszczenia są moje. Zostawiam Państwu może lekturę. Można wtedy sobie odczytać, tutaj oczywiście to czuję, jest dla mnie bardzo ważne, ale także stworzenie obrazu. I, yy, I przechodzę dalej do kolejnych kwestii. Pamiętamy, że bohaterki i yy, yy, bohaterzy opowiadań Olgi Tokarczuk wykonywa, wykonują, przepraszam, yy, różne profesje, także te, które odsuwają nas bezpośrednio do zdolności współodczuwania, yy, takie jak nadworny lekarz Dawison, pokojówka pielęgniarka, opatrująca poranione pokoje i biografie hotelowych gości, czy też młoda psycholożka i terapeutka, pacjenta, czy Zarówno mocno czujące ja, jak i poszczególne empatyczne postacie mają cechę wspólną, ciekawość poznawczą. Staje się ona sposobem na życie postaci i zaspokajanie ciekawości, zgodnie z zdaniem Olivii Moore, według której empatia to stale rozwijający się sposób na życie, możliwie najpełniejszy sposób, ponieważ przesuwa on granice. I popycha do nowych e, doświadczeń, których nie spodziewamy się lub ich nie oceniamy, <coughs> dopóki nie mamy takiej możliwości. Przesuwanie granic i nowe, czasem na nowo powielane doświadczenie wiąże się z konsekwentnym budowaniem alter ego, e, postaci, odbicia, alternatywnego życia. Postacie zdolne są do empatii, ponieważ zdolne są do samodzielnego odczuwania. Ale też dlatego. Że doświadczają możliwości dosłownie bycia na własnej skórze. W skali Coena, barona koena w postaci Olgi Tokarczuk zbliżają się do, do maksimum czyli do szóstki. O, o istocie tej osobności przypomina nam sama Tokarczuk pisząc, gdy jest tam sama, staje się uważniejsza, wyostrzają się zmysły. Otwieram się na sytuacje, wchodzę z nimi w interakcje, zmieniam barwy, wtapiam się w pejzaż jak patyczak. Postacie przechodzą metamorfozę fizyczną i psychiczną, która jest najpierw identyfikacją tego co własne, by móc następnie zmienić ubranie, aparycje. To determinuje do działania i nowego rodzaju symbiozy. Już nie ciała, koch i ducha oraz myśli esprit, ale kolejnego etapu bycia w świecie widzialnego dialogu ja z innym ja. By mogło to nastąpić, potrzebne jest uważne spojrzenie, powiązane z konfrontacją i rozpoznaniem, rozumiane także jako zobaczenie. W ciele opowieści ma to miejsce wobec określonego akcesorium, ważnego przedmiotu, swoistego gwarantu transformacji i przejścia emocjonalnego oraz fizycznego, bowiem to idzie zawsze w parze Rubikonu. Może być nim lustrzane oko szafy, może być ekran komputerowej y, gry, może być też y, jak w Deus Ex, także książka Kryminał. I tutaj. Y, 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 kolejnym etapem dopełnienia jest też niezbędna y, uniwersalizacja. Dzieje się wówczas, gdy pojawi się kulturotwórczy, rozpoznawalny kontekst. I tutaj cytat. Dla mnie bardzo ważny. Zostawiam Państwu lekturę. Przeczytam tylko podkreślenie. I staje się naga w tym białoróżowym mundurku, jakbym stanęła nagle w morskiej pianie. I od tego momentu moje jest całe drugie piętro. W prostych zależnościach toczy się to tak. Jest ciekawość, chęć poznania, potem jest rozpoznanie. Mamy wówczas właśnie do czynienia z, z metamorfozą, a świat pojawia się jako mniej straszny, lepszy, radośniejszy. Spotkanie jest wspólnotą doświadczenia. Ta sytuacja ma miejsce, kiedy dostępny jest kod kulturowy, rozpoznawalny, kiedy pojawia się wkodowany w tekst obraz. Jeśli uważnie prześledzimy tekst opowiadań, zauważymy niesłychaną także wielokrotność przywoływanego w zbiorach opowiadań słowa lustro. Jako przedmiot pojawia się wielokrotnie, ale także w formie psyche, w formie odbicia, tafli wody, szyby, okna, ekranu, wreszcie spojrzenia drugiej osoby. Tutaj cytat z, z, z wiersza, przepraszam, z opowiadania wieczór autorski. Ona na dworcu, na peronie nieznanego miasta, on idzie z przeciwnej strony, dostrzega ją wyraz zdziwienia na jego twarzy, zaskoczenia. Przystaje um, jego wzrok, jego uniesiona woalka, jasność spojrzenia, które kiedyś przyprawiało ją od podniecenia nie ciało, tylko ten wzrok. W tym też opowiadaniu pada ważkie pytanie, czy miłość nie jest w gruncie rzeczy poznaniem? Sprawia, że główna bohaterka staje się powoli pragnieniem bycia tym drugim. Tutaj pomijam cytat o niewinnej miłości do siebie, o czułości w, w kapliczkach łazienek. Odbicie ostatecznie wraca po to, by nastąpiła nauka, rozpoznanie siebie, powielenie czułego gestu. To jedno z opowiadań, a lustrzane odbicie, jedno z wielu, pojawiające się także rozumienie jako podwojenie i dodanie bytu: matka-córka, dorosłe dziecko, mężczyzna-kobieta, autor-czytelnik. Pojawiają się także w spotkaniu właśnie Lustrzanego odbicia i w spotkaniu Wenus z Milo i Wenus z Hotelu Capital, także w opowiadaniu Ariadna z Naxos. Tutaj ważny był cytat o szeleszczących, różowo-białych pannach i o wibrowaniu fundamentu wracam do tego fragmentu z opowiadania Numer. Spójrzmy jeszcze na nieco inne, odmienne y, y, spotkanie, y, ale równie ważne, w opowiadaniu Ariadna z Naxos. Odbicie poznania jest tutaj podwójnie wpisaną próbą rozpoznania sąsiadki słuchającej piętro wyżej oper operowych ari y, y, śpiewaczki, która przygotowuje się do wykonania kantaty Haydna pod takim właśnie tytułem. Mit o Ariadnie powielony jest w greckiej urodziedliwy w opisie jej loków, wędrówce za podziwianym dźwiękiem i obrazem przez labirynt godzin, krzątania się przy dzieciach, monotonnych czynności domowych, aż przez piętra wschodu i zgrzyt windy. Do mieszkania śpiewającej Ariadny, sąsiadki. Lustrem jest lśniący parkiet podłogi. Zmierzam do końca. I głosu tej drugiej, coś tutaj umknęło mi, tak. Na odsuniętym dywanie, ale także w, w przytuleniu ważna jest skóra. I. Um, uh, uh, uh. Nie, jeszcze nie to. I tutaj muszę przeczytać ten fragment, ale on zaczyna się od następnego dnia, zjawiła Rożek. Dywan, żeby słuchać, podłoga była lepsza od opery i on kończy się bardzo ważnym zdaniem obraz kobiety, która rozpacza na brzegu morza. Czasem zdawało się, że nie ma żadnego mieszkania, że jest tam tylko skaliste wybrzeże i okręty, które ukradkiem wymykają się z zatoki, że świeci oślepiające słońce i szum morza przy prawie amdłości. I później następuje bardzo ciekawy fragment, którego Państwu nie przeczytam, bo jesteśmy w jakimś niedoczasie nie do totalnym. Ale chciałam Państwu pokazać, jak pięknie on się układa. Jak sunęłam zaledwie marny dodatek do własnego wzroku. I pojawia się po raz kolejny lustro. Także w takim no właśnie bardzo pięknym. Zmywaniu makijażu i pojawia się czaszka. Ja tutaj Państwu pokazuję tylko przykłady, ikonografia, ona jest bardzo bogata. I, I tak, i trzecia część, która niesie, ma taki tytuł Obrazy, zaczarowane w opowieść. Tutaj jeszcze cytat z pasażera, gdzie jest własne także autorozpoznanie, zmierza do tego, ja to mocno skrócę. Że wyobraźnia i rzeczywistość czerpią z tego samego źródła, z poczekalni rzeczywistości i następuje spotkanie ariadny i Afrodyty, jak na obrazie Tintoretta z Pałacu Dożów. Mocno skracając już naprawdę końcóweczka. Niekiedy w samym tekście opowiadania mamy także podpowiedź co do mechanizmów historiotwórczych, jak właśnie w szkockim miesiącu. I um, być może um, um, y, jest też tak, że brak odbicia, brak lustra, y, brak y, obrazu, brak tego drugiego ja, y, brak swojego własnego y, odbitego ja y, uniemożliwia także istnienie i konsekwencje y, narracje. I tutaj y, chciałabym przywołać y, Hipolita Tenas w wykładach o y, filozofii sztuki. Y, y, zataczam koło, wracając trochę do Adama Smitha, ale nie będę cytować już tego długiego cytatu w tłumaczeniu Sygityńskiego, który wpisuje artystę i twórcę w taki mówię o tenie w taki zbiór y, y, kulturowy, on tutaj posługuje się przykładem Szekspira, mówiąc y, także o, o wszystkich tych, którzy y, budowali sens od Webstera, y, Messingera, y, Johnsona, Fletchera i Beaumont y, y, także. I w takim rozumieniu, w takim przedstawianiu y, współodczuwania współodczu nie ma nadmiaru ani znikomości, jest rodzaj żelaznej, konsekwentnej logiki, która nijak ma się, a właściwie nie zaprzecza czuciu. Właśnie empatia i logika tutaj idą jak najbardziej w parze, mamy tendencję do przeciwstawiania ich sobie. I już ostatnie zdanie, właśnie w takim rozumieniu współodczuwania, w takiej żelaznej logice. Jest konsekwencja, która pomaga pokazać różnego rodzaju ilustracje, dziwaczności, margines marginesowości, obrzeży, ale także tego, co jest niejednolite, co jest niepiękne, paradoksalnie także przywołując piękno. I wówczas, kiedy pojawia się ta Afrodyta Ariadyna na różowo, jak optymistyczne pojawienie się miłości, niekiedy. Ono występuje niekiedy, ale to niekiedy to już bardzo wiele. To skuteczna od wieków odpowiedź na agresję świata. I dziękując Państwu, jeszcze mały obrazek, który pokazuje wielość ikonograficznych zaczepień, także we współczesnej operze. Tutaj jest taka świecąca artystka w sukni zrobionej z żarówek. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję pani profesor za tę piękną lekcję empatii tak bogato ilustrowaną odwołaniami kulturowymi. A nie wiem, która. Proszę państwa, przed nami jeszcze jeden referat, ale pozwolicie, bo nie mogę dać nie dać wyrazu swojej radości. Jest z nami pani Olga Tokarczuk. Witamy serdecznie. Bardzo podziękować, bardzo podziękować za to, że tu jestem i że to się taka konferencja odbywa. Jestem strasznie przejęta, jak, jak dziecko. E, nigdy nie, nie wyobrażałam sobie, że tacy mądrzy ludzie z Akademii, z Uniwersytetu będą zajmować się moimi tekstami i będą w nich grzebać i znajdować takie rzeczy, które, e, z których też nie do końca prawdę mówiąc, zdawałam sobie sprawę. E, więc dziękuję Wam za to wszystko. I bardzo jeszcze raz przepraszam, że się spóźniłam i bardzo przepraszam, że nie mogę wziąć udziału w tej konferencji. Bardzo liczę na to, że te teksty będą wydrukowane i że będę mogła sobie spokojnie obejrzeć. Niestety zbiegło się ta konferencja z takimi różnymi hektycznymi sprawami, że no nie mogę poświęcić Wam tutaj czasu, ale cieszę się, kłaniam się wam, dziękuję i słucham dalej. Dziękujemy bardzo. Wyobrażacie sobie Państwo. Tremę, z jaką pan magister Marek Makowski będzie przystępował. No. Tu pan chce. Proszę bardzo. Temat referatu, autofikcja i czułość. Chciałbym podziękować wszystkim wspólnym organizatorom za zaproszenie, za konferencję, a także pani Tokarczuk za te piękne, przepiękne powieści. Dzisiaj rano nauczyłem się, że w Polsce się mówi nasza noblistka, ale w pewnym sensie... nasza kochana noblistka, ale w pewnym sensie można tak mówić na całym świecie. Te powieści przekraczają granic, są dary publiczne dla wszystkich, takie jak powietrze, woda, słońce. Nie tak dawno oglądałem w serwisie YouTube wideo Marquesa Brownley, zatytułowane Aparaty w smartfonach przeciwko rzeczywistości. Brownlee wyjaśnia, że firmy telefoniczne używają oprogramowania, które edytuje zdjęcia i poprawia ich jakość w momencie ich wykonania. Gdy dotykamy ekranu, sztuczna inteligencja rozjaśnia kolory zachodów słońca i robi wiele zdjęć naraz, bez naszej wiedzy, aby uzyskać gotowe zdjęcie bez rozmycia rzeczywistości. Trzy lata temu, gdy użytkownik fotografował księżyc, Huawei P30 Pro potajemnie zastąpił księżyc na każdym zdjęciu wyraźniejszym zdjęciem zrobionym wcześniej przez firmę. Brownlee twierdzi, że smartfony wyszli poza bycie smart. Teraz naginają rzeczywistość. Wszystkie technologie pośredniczą w tym, co widzimy. Ale coraz częściej, używając smartfonów, przyjmujemy określony przekazany punkt widzenia, nie zmanipulowany później, jak na sowieckich zdjęciach z wymazanymi osobami, ale natychmiast to, co widzimy, pochodzi od dominującego narratora świata. W tym samym czasie zyskaliśmy nową perspektywę. Możemy zobaczyć siebie z innego punktu widzenia. We fragmentach nieskończonej pamięci Maël Renoir opisuje, jak po raz pierwszy użył Skype'a oraz to, jak poczuł się zaniepokojony małym obrazkiem w prawnym dolnym rogu, gdzie widział mówiącego siebie. Dostrzega nowo zdolność w tej podzielonej percepcji i porównuje tę perspektywę panoptykonu do mocy aniołów polegającej na widzeniu siebie z zewnątrz, tak jak widzą ich inni. Jest to coś, czego wcześniej brakowało w naszym doświadczeniu. Nowe technologie przypominają nam o różnych perspektywach, które możemy przyjąć, oraz o tym, jak punkt widzenia można modyfikować, przesunąć, a nawet podzielić między wiele. Nasza perspektywa jednak nie jest po prostu podzielona między trzecioosobową, przez którą widzimy siebie w internecie, i pierwszoosobową. Coraz częściej przechodzimy między tymi punktami widzenia. Wędrujemy współczesną drogą powieści ku nowej perspektywie na stare rzeczy perspektywie, z której pomimo cyfrowego, fragmentarycznego chaosu współczesności dostrzegamy wzajemnie powiązania świata, czyli ku temu, co Olga Tokarczuk w swojej noblowskiej przemowie nazywa czułością. Tokarczuk pisze, że czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. W dzisiejszych czasach, gdy patrzymy na siebie i innych poprzez nowe technologie, sztuka perspektywy Orgi Tokarczuk pomaga nam zrozumieć nasze nowe ograniczenia i możliwości w powieści, ale także na świecie. W manifestie z 2005 roku David Shields twierdził, że powieści już nie reprezentują rzeczywistości. Pozbawieni autentyczności weszliśmy w kryzys reality hunger. Pisarze wypełnili ten głód autofikcją. Kiedy Rachel Cusk opublikowała Aftermath, non-fiction o swoim rozwozie, czytelnicy krytykowali ją osobiście. Autorka tłumaczyła, że w moim własnym życiu było tak wiele rzeczy, że podział między życiem a książką została całkowicie przełamana. Kosk chciała wrócić do powieści, ale konwencjonalna fikcja wydawała się jej fałszywa i zawstydzająca. Zadała sobie sprawę, że kiedy już wystarczająco czerpisz, pomysł pogodzenia się z Johnem i Jane oraz zmuszenie ich do wspólnego robienia rzeczy wydaje się całkowicie absurdalny. W wywiadzie na temat swojej najnowszej powieści Kusk obiecała, nigdy nie wrócę do wyjaśniania, jak wygląda pokup lub co James powiedział do Johna. Nie powrócę do tego. Karłek Nauskar doprowadził autofikcję do skrajności w powieści Moja walka postanowił porzucić konwencje literackie i pisać o swojej codzienności, banalnych czynnościach i myślach, wykorzystując wydarzenia i imiona osób z jego życia. Podczas gdy Knauskar eksploruje siebie poprzez ja, manipuluje pierwszoosobowym punktem widzenia, pisząc z perspektywy swojego młodszego ja i zatrzymując się na eseistyczne kontemplacje, gdy narrator zmienia swój punkt widzenia, wychodzi z akcji, z młodego siebie, aby spojrzeć na wszystko z 30-40 lat w przyszłości i skomentować teorie oraz tematy pracy. Po sukcesie mojej walki i szaleństwa w mediach, które nauczyły go, że nie może po prostu wykorzystywać swojego życia dla sztuki, że sztuka ma swoją wolę i może również wpływać na jego życie, Knausgard eksperymentował z pisaniem poza klaustrofobicznym ja. W mojej walce zapisał tysiące stron o siebie. Wtedy w kwartecie sezonów poświęcił się krótkim opisom przedmiotów. Eseje o jabłkach, butach zimowych, ogniskach, karetkach, nietoperzach, towerach, motylach, guzikach, puszakach i jajkach, ale także pojęciach takich jak samotność i osobiste doświadczenia. Traktując tematy z takim samym podejściem, poświęcając taką samą uwagę toaletom i bólowi, Knausgard odnajduje sens we wszystkich tych rzeczach i na nowo ustanawia wiarę w ich wzajemne powiązanie, o którą nawołuje Tokarczuk w swojej noblowskiej przemowie. Knauskard opisuje przedmioty tak, jakby widział je po raz pierwszy, pozwalając nam zobaczyć je na nowo, ekscentrycznie. W trzecią księgą kwartetu, Wiosna, Knauskart powraca do pierwszej osobowości i powieści autofikcyjnej. Teraz opisane wcześniej obiekty nabierają znaczenia narracyjnego i zaczynają odgrywać dramat w narracyjnym świecie, który Knauskart postrzega jako połączony i godny zaufania. Podczas Knauskard odnajduje w swoich książkach pewien rodzaj czułości. Nie rozwiązuje problemu punktu widzenia i utraty zaufania do fikcji we współczesnej literaturze. Pisze zawsze w ja, który nie może uciec od siebie. W palec soli Olga Tokarczuk krytykuje to, jak przestają nas interesować powieści, jak wydaje nam się, że więcej interesujących rzeczy znajduje się w biografiach i monografiach. Kiedy stawiamy autorom to niemądre pytanie, na ile opisywane wydarzenia są prawdziwe, znaczy, że straciliśmy zdolność zabawy w świata, balansowanie na granicy tego, co jest, a tego, co mogłoby być, zdolność, aby kreować alternatywy światy i żyć życiem innych ludzi. Choć czytelnicy mogą czuć pokusę, by czytać autofikcję jak autobiografię, autofikcja łączy autobiografię z fikcją, kwestionując fałszywe rozróżnienie między prawą a fikcją. Tokarczuk jednak unika autofikcji dla innego podejścia, przesyconego wyobraźnią i potencjałem przełamywania granic pierwszo- i trzecioosobowych. Prawie jak i inne czasy zaczyna się od opisów archaniołów. Wtedy patrzymy przez kosmiczną, mobilną perspektywę, która przyznaje sprawczość wszystkim istotom i rzeczom i łączy ją wędrująco mocą widzenia. Widzimy Michała, powracającego z wojny, i Misię, jego córkę, która urodziła się rozbita na części, niepełna, w kawałkach. Całe życie Misji miało polegać na złożeniu tego w jedną całość. Misza wspomina o młynku, i narrator pokazuje nam, jak był wykonany, przeniesiony ciepłymi rękami. Narrator pokazuje, jak jeden drobny młynek, zapach kawy, potrafi łączyć cały świat. Powtarzając słowo może, narrator postuluje, że młynki do kawy są oszo rzeczywistości. Mimo, że nie możemy zobaczyć narratora w prawieku, w ksiąg Jakubowek jest to możliwe. W wykładach łódzkich Tokarczuk opisuje, jak okazało się jednak, że ciężar ksiąg jakubowych jest zbyt wielki jak na barki klasycznego trzecioosobowego odpowiadacza. Zadała sobie pytanie, jak to wszystko odpowiedzieć, jak stworzyć z tego komunikatywną całość. Wtedy pojawiła się Jęta. Powieści Jęta połyka amulet, który pozwala jej oderwać się od ciała i przenosić się w przestrzeni oraz czasie, przez wieczność, i obserwować fabułę. Ludzkie fizyczne i psychiczne granice nie istnieją dla Jęty, które widzi dronicznej perspektywy, ponieważ żyjemy już w świecie panoptykonu, a panoptykolny narrator stał się tworem naszych czasów. Jenta jest idealno czuło narratorką, ale przyjeżdża za późno, nie nadzoruje wszystkich prac Olgi Tokarczuk, pisanie ją nudzi, leci dalej. W większości powieści Tokarczuk wstępuje pierwszoosobowo narratorka, ale Tokarczuk nadal pisze z czułością, w jaki sposób jej narratorzy wyrastają z kajdan ja. Jak w tych fabularozowanych, zmitologizowanych powieściach Karczuk radzi sobie z tym, co autofikcjonaliści osiągają dzięki imionom i szczegółom biograficznym, czyli zawieszeniu niewiary, zaufaniu do opowieści i jej odpowiadacza. Jak można znaleźć czułość w ja? Prowadź swój pług przez kości umarłych zachęca nas do zwątpienia w wiarygodność Janiny Duszejko. Na początku narratorka ujawnia, że w moim charakterze tkwi pewna przypadłość. Wszystko odczytuję jako nienormalne, strasznie i zagrażające. Widzę tylko katastrofy. Później przyznaje, że nie chciałbym pisać wszystkiego. Chciałbym pisać tylko co, to, co wydaje mi się dobre i pożyteczne. Końcowy zwrot akcji wynika z wyboru punktu widzenia. Ukryła fakty, oszukiwała nas. Lecz paradoksalnie, ekscentryczny punkt widzenia duszejki pozwala nam dostrzec wzajemne powiązania wydarzeń wyraźniej niż przy pomocy jakiejkolwiek innej perspektywy. Przez to, że duszejko opowiada historię, sympatyzujemy z nią i z tymi ludźmi, których świat bierze za bezużytecznych. Ale uczymy się także współczuć innym, którzy nie mogą mówić naszymi słowami, psom, zającom, jeleniom, aby zobaczyć uporządkowanie, którego nie bylibyśmy w stanie dostrzec. Nie jest to możliwe w większości powieści pierwszoosobowych, zwłaszcza w autofikcji, która akceptuje porządek świata, a nawet zależy od tego, aby podtrzymać zawieszenia niewiary. Z krańców cywilizacji duszejko uczy nas znajdować porządek w gwiazdach, szanować stopy i ich związek z Ziemią jako źródło wiedzy, słyszeć myśli zwierząt i mowę palców oraz odnajdywać w jej kuchni małe zagraczone centrum wszechświata. Tokarczuk wykuwa ekscentryczności i czułości poprzez jakby duszejki. Narratorka używa tego wrażenia w celu rozwinięcia swojej teorii zemsty zwierzęcej, ale także z zamysłem zbudowania argumentu dotyczącego potęgi nieludzkiej. Opowiada o Jeleniach, które patrzyły na nas spokojnie, jakbyśmy je zastali w trakcie wykonywania jakiegoś rytuału. Tutaj jakby sugeruje, że, że zwierzęta mają swoje własne rytuały, swoją wagę i wiedzę, do której ludzie nie mają dostępu. Duszejko pisze, że trupa wielkiej stopy wyglądało jakby ciało walczyło samo ze sobą i pokonane, poległo. Sugestia, która unika rzeczywistości, że Duszejko go zamordowała, ale teoretyzuje o samozniszczeniu myśliwego i ludzkości. Pod koniec powieści, jakby się urzeczywnistwia, a Duszejko uważa, że zwierzęta wybrały ją do zemsty, pojawiły się przede mną, żebym stała się karcąco ręką sprawiedliwości. W wykładach łódzkich Tokarczuk opowiada się za przestrzenią pomiędzy, w której mieszkają fikcyjne postacie, duchy i święci oraz sferą literatury, która łączy żywych i umarłych, wyobrażonych i widzianych, jakby, ona pokazuje, pozwala nam uzyskać dostęp do tej przestrzeni. Podczas gdy jej jakby, dziękuję, pozwala nam widzieć inne perspektywy, Duszejko tęskni za mocy jęty, mocą przekraczania osobistego punktu widzenia. Mówi, bardzo chciałem widzieć, jak nietoperz widzi świat, choć raz chciałbym przelecić się w jego czele. Pod koniec powieści zastanawia się nad perspektywą gwiazd oraz tym, co sobie o nas mogą myśleć. Czy rzeczywiście znają naszą przyszłość, czy nam współczują, że tkwimy w teraźniejszości bez żadnej możliwości ruchu? Narratorka Bieguni również, ce również cechuje się tęsknotą, aby transcendować poza swoją perspektywę. Zaczyna powieść od siebie: Jestem. Zagłębia się w siebie, ustanawiając swój punkt widzenia z autobiografii. W moim pisaniu uznaję, trudno byłoby wysnuć jakieś wnioski co do całości. Tokarczuk rozwiązuje jednak problem pierwszy osobowy w biegunach. To czuła powieść, ponieważ narratorka osiąga mobilność poprzez podróże, słucha innych podróżników, uczy się podczas wykładów w muzejach i na lotniskach. Ja zaczyna się oddalać, wychodzić w inne punk punkty widzenia. Czytamy pierwszoosobową perspektywę Józefina Soliman i Williama Van Horsena, wsłujemy się w myśli o mieszkaniu opuszczonym przez podróżnika. Powoli, powoli narratorka się zmienia, patrząc na świat z perspektywy ptaszka, widząc całość jakby na mapie rozłożonej na stole. W końcu pisze – rozwinęłam się. W ostatniej części obserwuje nieznajomą osobę i opisuje, jak musi o niej pisać. Ja wysuwa się w inne perspektywy, widzi siebie z zewnątrz i w ostatnich słowach rozszerza się na nas, na my. Pierwszy osobowi Olgi Tokarczuk wymykają się granicą samych siebie i zamieszkują w inne perspektywy, miejsca i czasy, wykorzystując swoją mobilność do oświetlania połączeń, nawet jeśli czasami migoczą jak światła. Mają moc patrzenia na siebie z zewnątrz. I Tokarczuk układa swoje powieści z czułością. Tytuły rozdziałów w Biegunach czyta się jak wypisy z encyklopedii ludzi, monologów, doświadczeń, fikcji i faktów. Tytuły rozdziałów Księgi Jakubowej przelatują przez główne i długorzędne szczegóły, momenty, postacie i sceny, potwierdzając porządek fikcyjnej narracji, jej różnorodność oraz równowagę danych osobowych, pojęć i działań historycznych. Jednak pozostaje jedno pytanie. Jaki jest punkt widzenia spisu treści? Kto organizuje te rozdziały i sekcje? Kto toruje tytułów rozdziałów, spacje między sekcjami? Kto organizuje konstelacje? Czy ja unoszę się nad sobą, jak anioł, porządkując chaos świata? Czy są te czułe dłonie? Powiem szczerze. Nie wiem, jak tu trafiłem. <laughs> Piszę o literaturze w Stanach Zjednoczonych, podziwiam opisy dzieł literackich, ale bardziej interesują mnie osobiste doświadczenia z pisaniem niż analizy. Zacząłem pisać każdy z moich esejów o Tokarczuk, inspirowany powiązaniami, które odkryłem w jej powieściach i potrzeba przekazania pięknej ich splota. Jednak proces pisania zawsze wydobywał ze mnie coś jeszcze – Tę inspirację, ten dreszcz emocji, osobiste doświadczenie z literaturą, które zmuszają mnie do pisania narracji o czytaniu nie tylko po to, by dzielić się własnymi doświadczeniami, ale także po to, aby przyznać, że nie powinno być obiektywnej, dominującej perspektywy, za pomocą której piszemy o książkach. Spotkania z autofikcją opierają się na osobistej relacji z narratorką-autorką, a czuły i konstelacyjne powieści Olgi Tokarczuk pracują, aby wywoływać indywidualne reakcje czytelnika, ponieważ każdy czytelnik odnaduje swój własny rezonans między fragmentami i tematami. Być może pisanie o tych pracach wymaga od nas spojrzenia na siebie z zewnątrz, opisania swojej osobistej spojrzenia? Jaki jest punkt widzenia filologii bardziej przystosowanie do ekscentryczności i czułości w czasach reality hunger, w czasach głodu rzeczywistości? Księgi Jakubowe kończą się najbardziej nadzwyczajnym, najbardziej nadzwyczajnym momentem w twórczości Tokarczuk. Opisem Jęty lecącej w przyszłość w chwili, gdy Tokarczuk siedzi przy komputerze i wpisuje imię Jęty do swojej powieści. Jęta unosi się nad samą autorką, włosy w kołtunie, pisząc w jasnej, płaskiej plamie światła. To mój ulubiony moment we wszystkich tworach Olgi Tokarczuk. Za każdym razem tracę oddech ze względu na śmiałość narracji i szacunek, jakim obdarza się te realne, wyobrażone postaci, które pozwalają powieści poruszyć biczem serca, głosem i mysłami. Jak pisarka może tego dokonać, zobaczyć siebie z zewnątrz? W jaki sposób postać może przekroczyć ze stron fikcji do świata? Zadajemy to pytanie w przestrzeni między naszymi oczami, a kartką, na drodze między, między ja i my, w przekonaniu jakby, jakby. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to świadectwo czułej lektury, prozy Olgi Tokarczuk. I teraz moje pytanie do państwa organizatorów: Czy mamy czas na dyskusję? Pięć minut według naszego rozkładu, ale może, może? 15 minut na dyskusję. Bardzo proszę w takim trybie jak poprzednio: najpierw zadajemy pytania, potem autorów referatów poprosimy o odpowiedź. Jest, widzę pierwszy, pierwszy głos. Może. Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Ja mam trzy pytania. Do pierwszego referatu pani profesor wyraziła zdumienie związane z tym, że Olga Tokarczyk założyła e, czasopismo i ono upadło. Jak to jest Wydawnictwo. możliwe? Że, Wydawnictwo, Wydawnictwo że, że tak znakomity pisarz, tak było to powiedziane, że tak znakomita pisarka, taki jakościowo wysoki produkt na rynku księgarskim, a mimo to. Nie poszło. Drugie, czy do drugiego referatu, co pisarka Olga Tokarczuk wnosi do dyskursu ekologicznego? Czy ona czerpie z tego dyskursu, opowiada to, co w dyskursie jest, czy wnosi nowe komponenty? To jest do drugiego, bo wysłuchałem, ale jakby nie wiem. I trzecie, no bardzo dobrze, że główna autorka jest na sali. Proszę Państwa, ja mam wyraźny kłopot z tym czwartym narratorem. Naprawdę. Bo jak ja czytam y, 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 to, co było podczas y, wręczania nagrody, to tam wyraźnie jak, jak WU pisze: marzy mi się także nowy rodzaj narratora. Marzy mi się. Za, ja do, doszedłem do wniosku, że takiego narratora nie można powołać do życia. To jest tylko marzenie. Ale jeszcze nie czytałem. Ja, ja tylko. Bazuję na tym, co jest tu. Marzy mi się. Dla mnie to jest niemożliwe. I druga uwaga, bo tam jest jeszcze taka, taka bardzo, bardzo erudycyjna i bardzo mi się to podoba. Taka wypowiedź dotycząca, któż może powiedzieć, że Bóg dobrze uczynił, albo że Bóg uznał, że było coś dobre. Na takie pytanie odpowiada między innymi profesor Michał Głowiński, który w znakomitym eseju poświęcony Balladzie bezludnej mówi: któż opowiada świat, który jest bez człowieka. Otóż znalazł konstrukcję i powiedział, którzy opowiada. Odsyłam też, tak mi się wydaje, no nie wiem, do, do prac pani Okopień Sławińskiej, która mówi, że istnieje autor, podmiot czynności twórczych i narrator, a to są jednak zupełnie różne instancje. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan profesor Beres jest. Dziękuję. Ja mam pytanie do pani profesor Darski. Ja myślę, że jest do napisania tekst referatu albo już większego opracowania, pod tym księga Niechęci, Nieufności i Nienawiści. Myślę o twórczości recenzenckiej, krytyczno-literackiej dorobku Olgi Tokarczuk. Moja pamięć sięga tak daleko, że przypominam sobie różne nieprzyjemne, napasliwe, agresywne, a czasem niedomyślane wypowiedzi niektórych bardzo wybitnych literaturoznawców i krytyków literackich. Interesuje mnie taka prosta sprawa. Czy oni się kiedykolwiek wycofali z tych swoich twierdzeń, z tych swoich krzywdzących, a czasem po prostu głupich y, sądów i poglądów? Y, a tam są nazwiska najwyższej półki, łącznie z dziekanem polskiej historii literatury polskiej, czyli z profesorem Janem Błońskim i innych niegorszych. Ponieważ tak się zdarzyło, że no przez sporo lat swojego życia zasiadałem w różnych jury, w tym Nike, to pamiętam, jak jurorzy zmieniali zdanie. Przy pierwszym pojawieniu się autora z jego pierwszą czy drugą powieścią pyskowali przeciwko, głosowali agresywnie przeciw, ale kiedy była książka po dwóch latach następna, a po trzech latach jeszcze następna, miała świetny rezonans, oni mówili już co innego. I wręcz wycierało im się, co mówili wcześniej. To jest w ogóle ciekawa historia do opowiedzenia, ale mnie interesuje ta pierwsza kwestia. Kwestia, czy ktoś zdobył się na to z wybitnych literatur, żeby się wycofać i powiedzieć: Nie, to było inaczej. Dziękuję. Pani profesor Magdalena Rabizobirek. Właściwie to pytania może nie są, ale kilka refleksji związanych z artykułami. Oczywiście ja też sobie pomyślałam, kiedy Bernadetta mówiła o tych fluktuacjach odbioru. No właśnie, tak na, powiedziałabym tak. No najdłużej chyba sceptycyzm duża część naszego środowiska zachowywała czyli środowiska krytyki uniwersyteckiej, akademików, tak można powiedzieć ale chyba broniąc profesora, Bójskiego, który jest co prawda autorem tego okropnego określenia literatura menstruacyjna, z tego co wiem, to on jednak był jednym z prawodawców nagrody kościelskich, Olgo, dla, dla ciebie. Nie, nie no, w każdym razie chyba był w, w, tym, w tym jury, a to też była jedna z takich, myślę, ważnych, ważnych nagród. Więc ta recepcja rzeczywiście jest do, chyba do opisania, do przedstawienia, <laughs> Profesor tak mocno powiedział Beres, prawda? Tak jak konformizmu. Ja myślę, obserwując też to nasze środowisko akademickie, że taki duży lęk też był przed nowościami, nowymi nazwiskami w literaturze. To był taki dystans, który się. No, Lata, no teraz to już my jesteśmy starsi, więc a kiedyś byliśmy bardzo młodzi i to była młoda literatura i ten dystans z tego wynikał. Więc pewnie to jest rzeczywiście do napisania ta, ta księga. Różnie by się pewnie nazywała. Z takich autoafirmacyjnych anegdot powiem Państwu, że kiedy właśnie przyszła ta informacja o nagrodzie Nobla, to zagrozi. Zadzwonił do mnie z gratulacjami kolega z Poznania. Nie powiem jego nazwiska i powiedział: No, gratuluję ci, bo ty zawsze stawiałaś na. No, taka, to, taka to była historia. A chcę jedną taką rzecz wtrącić, czy zwrócić uwagę do referatu. Doroty Walczek Delanois, ty wspomniałaś, i to jest taki powtarzający się teraz widzę w recepcji błąd, że numery były pierwszym opowiadaniem, które Olga Tokarczuk podpisała swoim imieniem i nazwiskiem. No, podpisywała te opowiadania od 80., znaczy swoje teksty. Od 83 roku, jeśli dobrze liczę. I wart, warto też pamiętać na przykład przy twoim motywie lustra, który omawiasz, że jest taki arkusz poetycki Miasto w lustrach, który napisała. I to wszystko się podpisywało właśnie tym imieniem i nazwiskiem. I trzecia uwaga do pana Makowskiego. Bo tak myślałam sobie, i dobrze, że pan właściwie skończył na biegunach, tak sobie myślę, bo ja, ja, takim pro, problemem dla mnie jest właśnie kwestia elementów autobiograficznych w twórczości Olgi Tokarczuk, które się tak dość wyraźnie manifestują właściwie tylko w dwóch jej utworach, to znaczy w Domu Dziennym, Domu Nocnym i w biegunach właśnie, gdzie to są takie dwa utwory, w których można ten trop trop jakby wydobyć i to połączenie takie bardzo szczególne. Jakby pan to widział, właśnie ten splot takiego no jednak dyskursu prowadzonego w bardziej autorskim ja, któremu możemy nadać rysy jednak autorki, z tym splotem elementów fikcyjnych w obu tych, w obu tych powieściach. I taki już naprawdę drobiazg, przepraszam, ale zastanawiam się skąd u pana te jelenie w opisie, Prowadzić swój pług przez Kościół Marłych, tam są sarny. Prawda? Bo w Sudetach i w, doli, w Kotlinie Kłockiej, koło Nowej Rudy, gdzie się rozgrywa akcja, jeleni prawie nie mamy. Rzadko u nas bywają. Więc... Ciekawe, czy to z przekładu może angielskiego? Może tam są te jelenie. No. Nie, no, no to tylko taka drobna uwaga. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy autorom referatów udzielić głosu. Pierwsza pani profesor Bernadetta Darska. Ja podam może mikrofon. Bardzo dziękuję. E, pierwsza sprawa, czyli kwestia wydawnictwa Ruta. E, ja tutaj... E, Odnosząc tę kwestię przemijania, przetrwania pamięci i zapomnienia w kontekście życia literackiego, wspomniałam, właśnie zaakcentowałam ten fakt, że wydawnictwo WAB, oczywiście też wcześniejszy epizod mniejszy w mniejszym wydawnictwie, tak, ale wydawnictwo WAB. Potem właśnie wydawnictwo Ruta i potem wydawnictwo WL. Wspomniałam o tym dlatego, że próba właśnie wydawania swojego, prowadzenia swojego niezależnego wydawnictwa była wówczas wydarzeniem I była wówczas czymś pionierskim, tak można było powiedzieć. To były te czasy, kiedy też na no mniej więcej w podobnym okresie podobną próbę podjęła autorka z tych rejestrów bardzo popularnych, czyli Katarzyna Grochola. Natomiast to, że ostatecznie oba te projekty, firmowane wielkimi nazwiskami, z zupełnie różnych rejestrów, tutaj z rejestru artystycznego, w przypadku Olgi Tokarczuk, w przypadku Katarzyny Grocholi z tego rejestru, Popularnego, że um, oba ostatecznie się zakończyły. Um, no, należy też uznać jako pewną taką um, pewne świadectwo reguł rządzących życiem wydawniczym w Polsce. To jest oczywiście temat do, do dalszej dyskusji, ale my dzisiaj nie mamy, nie mamy na to czasu, natomiast bardzo. Dzisiaj na pewno przede wszystkim marketing. Oczywiście to nie ulega wątpliwości. Znaczy Jakość się też liczy, ale w nielicznych przypadkach. Natomiast marketing jest jakby czymś napędzającym koniunkturę w wydawnictwach. Natomiast na pewno warto tutaj zaznaczyć, że to właśnie w wydawnictwie Ruta ukazało się dom dzienny, dom nocny, czyli ta powieść, która jest uznawana za ten moment zwrotny w twórczości Olgi Tokarczuk, także w kontekście postrzegania przez krytyków literackich właśnie. Natomiast druga kwestia, czyli kwestia no właśnie, możliwego zbudowania takiej opowieści czy takiej nawet księgi niechęci, czy, 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 czy no powiedzmy, no nawet może nienawiści to jest zbyt, zbyt duże słowo, ale na pewno takiej bardzo dużej niechęci krytyczno-literackiej. To na pewno jest też świadectwo czasów, tak mi się wydaje. Myślę, że dosyć ważne było to, że niektórzy z tych ważnych krytyków i literaturoznawców e, powiedzieli nie. E, to wcale nie są błahe historie, to wcale nie jest tylko powieść o miesiączce w przypadku EE. Tak na przykład zrobił profesor Jerzy Jarzymski. I to, że gdzieś to bardzo mocno zaakcentował, myślę, że też jakby przesuwało te granice tego, tej, tej niechęci, która była taką faktycznie często kompletnie nieuargu, nieuargumentowaną w tekstach. Gdzieś opierała się na takich odniesieniach, właśnie, które w dużej mierze chyba bazowały na tym, że ten sukces piszących kobiet, w latach 90. czyli Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Zyta Rucka, Izabela Filipiak wówczas, tak to było w pewnym sensie coś nie do. Nie do przyjęcia. To była taka rewolucja, do której to środowisko zmaskulinizowane jednak nie było, nie było przygotowane. Takie mam wrażenie. A to określenie dotyczące literatury menstruacyjnej, myślę, że też warto przypomnieć, że wtedy w znakomitym czasopiśmie Ex Libris, które wówczas było przecież takim powiewem świeżości z racji drukowania, też recenzji książek zagranicznych, o których dyskutowano na zachodzie, no nadawało jakiś tam ton, można by było powiedzieć, jeśli chodzi o dyskusję o kulturze. Pojawił się tekst Kingi Dunin, która żartobliwie skomentowała, że w takim razie te wszystkie powieści inicjacyjne męskie, które wówczas się okazywały, należałoby nazwać literaturą polucyjną. Adekwatnie właśnie do, do tego obraźliwego i pogardliwego określenia. Warto też przy Przypomnieć, że Jolanta Brachczajna, która przecież dzisiaj przeżywa jej twórczość renesans, na nowo jej książki się ukazały, są szeroko dyskutowane, przypominane. Kiedy ukazały się błony umysłu i kiedy tam właśnie się pojawia Esej, który właśnie doświadczenie miesiączki wpisuje w taki proces samoodnawiania, samooczyszczania, takiego katarzizmu doświadczonego za pomocą fizyczności przez kobietę. W jednym z czołowych wówczas programów telewizyjnych znaczy, ten temat został uznany za temat, który się nie nadaje dla filozofii, dla literatury. Więc to też jest, jakby znakomicie pokazuje to podejście, bo przecież nie ma tematów, Zakazanych ani dla literatury, dla filozofii. Kwestią jest, jak to zostaje jak to zostaje opowiedziane. I więc chyba tu właśnie widać tę procesualność w tym wszystkim, o czym tutaj mówimy, tak? czyli w tym odbiorze. Panią doktor, bardzo proszę o krótką odpowiedź. Przepraszam, że tak. Więc pan, pan zadał mi pytanie y, zaraz, y, czy to karczuk czerpie coś z dyskursu, co to karczuk czerpie z dyskursu ekokrytycznego, tak? I co do niego wnosi, co nowego? Y, więc może nie tyle dyskurs ekokrytyczny, ale prawa zwierząt interesowały autorkę już, już wiele lat, zaczęło się, przynajmniej ja jako czytelnik poznałam to jej zainteresowanie przez lekturę eseju Maski zwierząt, gdzie Tokarczyk omawia, to znaczy robi taki przegląd stosunku ludzi wobec zwierząt, no i to... To jest to stosunek ludzi, ale też religii, a poza tym oczywiście chodzi o tą powieść Prowadź swój pług przez kościół Maruj, gdzie główna postać jest oparta na, można powiedzieć, że, że na takim aktywiście, no, praw, którzy, który walczy o prawa zwierząt czyli aktywizm związany z obroną praw zwierząt, który czasami ucieka się do takich bardzo kontrowersyjnych metod, żeby osiągnąć jakiś cel. A co wnosi? No, to przede wszystkim tą czułość jako kategorię poznawczą, bo pisała już o empatii, wglądzie jako nowe kategorie poznawcze, a tutaj w wykładzie noblowskim pojawiła się nowa kategoria czułość. To może ja więcej już nie będę mówiła. Dziękuję bardzo. Pani profesor, jeszcze poproszę. Dziękuję bardzo. To właściwie tutaj <głos》> będzie trochę dziwnie, bo mówię do Magdy, która siedzi tutaj obok. Tak, oczywiście, to jest jedno, jedno z pierwszych, i to właściwie taka była oboczna informacja. Ze względu na czas kultury, które przyjęło numery i które zostało wcześniej, że tak powiem, odmówione w różnych innych wydawnictwach, a numery były dla mnie tutaj ważne ze względu na. Państwo, myślę, mogli to odczytać mimo różnych cięć i nie do czasu bardzo jestem tym sfrustrowana. Było dla mnie ważne, nie, nie, nie jako przedmiot sam w sobie, ale jako coś, co uruchamia obraz wpisany w rozpoznanie i on, on jest nośny w, w bardzo taki sposób pięknie logiczny i symetryczny, kiedy się odbija pozytywnie, kiedy stwarza to ja wówczas jest no właśnie mieć porozumienia i, i miłość. I, I cóż, będziemy dalej chyba rozmawiać na ten temat w kuluarach, ponieważ kiedy ono jest niecałe, to wtedy pojawia się czaszka. Dziękuję bardzo. Pan magister Marek Makowski, czy zechce pan coś odpowiedzieć? Tylko krótkie odpowiem, że w anna in znajdujemy frazę: Ja, każdy, który opowiadam. Ja myślę, to też jest prawdziwe w tych różnych powieściach, gdzie znajdujemy detale autobiograficzne. I że w ramach fikcji, w ramach biegunów i dzień domny, dzień nocny, to też się dzieje. Przez to, że mamy narrator, który się dramatyzuje, mamy inną strukturę, mamy te fragmenty. I więcej jest taki sfabularyzowany postać. Dziękuję. O głos jeszcze mnie prosiła pani profesor Maryla Lorą. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Ponieważ nie będę mogła towarzyszyć w dalszych debatach, chciałam tylko tutaj takim zakończeniem, że skoro jesteśmy w ekscentrum, to uważam, że w tych sprawach krytyki należałoby się też bardzo interesować tym, co się dzieje w ekskrytyce, czyli nie tylko w polskiej, i w krytyce na przykład krańców Europy, jaką jest Francja na drugim krańcu, prawda? I, i bo chcę powiedzieć, że, że i rozumiem oburzenie profesora Beresia, dlatego, że ja pamiętam, że właśnie, no, trudno powiedzieć, że to już było bardzo, bardzo dawno temu, ale zarekomendował młodą pisarkę, która wydała fantastyczną, świetną powieść i to był Prawiek. I gdy przyjmowaliśmy Olgę w północnej Francji, to ja pamiętam na przykład w amfiteatrze spotkanie ze studentami wokół Prawieku, który wyszedł po francusku, i to trwało chyba 4 czy 5 godzin, dlatego że, 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 że to tak fascynowało. Publiczność francuską, to oczywiście było tłumaczone i oni się szalenie tym interesowali. I te spotkania wokół były wielkim zainteresowaniem dla w końcu książki, która należała do tych debiutów, prawda? A później, jeśli w tych czasach teraz, i oczywiście krytyka, krytyka oficjalna ta, która pisze, tak samo była zachwycona tą. Nowością tej poezji, tą, tą, nowością poetycką tych tekstów i pięknem tych tekstów, że to jest coś nowego, rewelacyjnego i tak dalej. Absolutnie nie było tego, o czym tu była mowa. I tutaj chciałabym powiedzieć, że może też trzeba się zwrócić, przypomnieć o niczym, który mówi, że, że pamięć nie może funkcjonować bez zapomnienia, dlatego że pewne rzeczy no, mogą być przesunięte w zapomnienie, żeby trwało to dalej. I jeśli mówię o tym, to dlatego, że księgi Jakubowe otrzymały. Kilka ważnych nagród przed Noblem. Był Nobel i we Francji, na przykład, wyszły opowieści bizarne, które tak samo zostały nagrodzone. I nie wiem, czy koniecznie dlatego, że, na pewno nie dlatego, że była francuską noblistką, znaczy była noblistką, to była po prostu lektura, która bardzo czytelnikom się podobała i jestem przekonana, że ta, która wychodzi dzisiaj, będzie miała tak samo bardzo duże echa i bardzo, bardzo duże zaciekawienie we Francji i na, na tym, tych krańcach tamtych Europy. W ogóle w ogóle we franko, w frankofońskim obszarze po prostu ja pamiętam jakie było, jaka była recepcja. Przepraszam, domu dziennego i domu nocnego. Mamy cały wieczór na rozmowę, przestrzeń lunchu. Oddaję głos organizatorom. Szanowni Państwo, mało czasu mamy, więc bardzo serdecznie dziękuję referentkom, referentowi, gościom, gościnom, uczestnikom tej dyskusji. I kilka ważnych informacji. Przekażemy Państwu w czasie lunchu o terminach, o kolejnych momentach w naszej konferencji. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia.